No to Bukhol dzisiaj wraca, w sensie format wraca. Kiedy był ostatni Bukhol na kanale? Jakieś 3 miesiące temu? Chyba niecałe. No i trochę mi się książek zebrało. Co prawda, gdybym ten film chciał nagrać jakieś, nie wiem, 2,5 tygodnia temu, to książek nie byłoby tyle, ile jest. Byłoby ich 8, może 9, bo książek w tym filmie będzie 29. Natomiast to nie jest tak, że to są wszystkie nowe książki, bo jedna jest z biblioteki, a stwierdziłem, że wam pokażę, bo w dużej mierze przez was czytam tę książkę, znaczy będę czytał. A 8 książek, chyba 8 z 29, nie wiem, czy o tym wspomniałem, to są książki, które miałem już jakiś czas, ale po prostu zapomniałem je wrzucić do jakiegoś bookhaulu poprzedniego, więc pokażę wam je tutaj. Może być tak, że już kiedyś je wam pokazywałem, tylko ja mam sklerozę, więc jeżeli tak faktycznie było, no to wytnę te książki. Ale najpierw muszę poprzednie bookhaule obejrzeć, albo chociaż, tak wiecie, pobieżnie przejrzeć. Także co, no możemy się sobie przejść do tych książek. I pierwsze trzy książki to są książki, które jakby są moje, aczkolwiek nie zamówiłem ich ze względu na siebie, bo zakładam, że gdybym je miał je zamówić, to raczej szybko by to nie nastąpiło. Natomiast to jest zamówienie bardziej pod moją babcię, bo moja babcia bardzo lubi książki Dana Simmonsa. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubi Dana Simmonsa, ale chyba go nie zna. Więc tego nie powiem. Po pierwsze Trupia otucha i to jest przebydle. To jest tak wielka książka, że nawet ja się czuję trochę, wiecie, zastraszony. W sensie, mnie zwykle nie przerażają rozmiary książek, ale to jest, no, coś naprawdę konkretnego. Druga książka to jest Piąty Kier i z tego, co kojarzę, Gosi Stuczyta mi się ta książka nie podobała. I faktycznie jakby opis jest w porządku całkiem, ale wydaje mi się, że w porównaniu do innych książek Simmonsa nie jest aż tak ciekawy. No i trzecia książka to jest akurat chyba książka, która mnie z tej trójcy Simmonsowej najbardziej interesuje, czyli Drut. Już od dawna chciałem tę książkę przeczytać. I mogę wam powiedzieć w ramach ciekawostki, że moja babcia przeczytała połowę Trupiej otuchy, jakieś 500 stron i porzuciła tę książkę. Odniosła mi ją i mówiła, że powiedziała, że bardzo słaba i nudna i nic się nie dzieje. Więc przeczytała 500 stron i odniosła książkę. Niepoważna kobieta. Teraz czyta Druda, więc dam wam znać pewnie kiedyś, co o tej książce myśli. To jest dość nietypowe, bo moja babcia nawet te książki Simmonsa, które uważa za najsłabsze, czyli Pieśń Bogini Kali i Dzieci Nocy, no mówiła, że okej, że jakieś takie bez szału, ale w porządku. Także zobaczymy, co będzie z Drudem. O kolejnej książce był film na kanale, to jest książka Legendy i Late. I nie podobała mi się specjalnie. Ale też nie czułem się jakoś taki obrażony, czy wynudzony, czy zmęczony. To jest trochę tak, jakbyście, nie wiem, w gorący dzień przyszli do domu, napili się letniej wody, która, nie wiem, stoi gdzieś tam, znaczy stoi, woda nie stoi, która jest tam w szklance pół dnia gdzieś na jakimś blacie w kuchni. W sensie, to nie jest zimna, ożywiająca woda, to jest coś dużo gorszego, ale da się to, no, przetrawić, nie ma tragedii. Ja wiem, że ta książka się podoba dużej liczbie osób i w porządku w sumie. Mi się nie podobała i nie podobała mi się też kolejna książka, czyli dwa pierwsze tomy Pamiętników Mordbota, czyli Wszystkie wskaźniki czerwone i Sztuczny stan. Straszliwie nijakie są te książki. Ciężko mi o tej książce coś mówić, pewnie powiem więcej w jakimś podsumowaniu, ale one były, no, porażająco nijakie. A to jest w sumie ostatnie, czego się spodziewałem. Spodziewałem się raczej, że to są książki, które się nie podobają pewnej liczbie osób, dlatego że są bardzo wyraźnie jakieś. A ta książka była moim zdaniem bardzo wyraźnie żadna. Kolejna książka, Yumi i Malarz Koszmarów. Wydaje mi się, że ze wszystkich czterech projektów Sandersona ten ma potencjał do zostania najlepszym. Jak już powiedziałem, fabuła tej książki, przynajmniej z opisu, bardzo kojarzy mi się z książką, z filmem Kimi no Nawa. I szczerze mówiąc, środek książki też trochę przywodzi mi na myśl tamten film. Nawet nie ze względu na jakąś stylistykę, znaczy nie ze względu na to, że ta stylistyka jest podobna, ale to też jest wyraźnie w kwestii ilustracji japońska książka, w sensie inspirowana Japonią. Podoba mi się ten wybór i co do filmu o tych projektach, nie wiem, czy nie zrobię po prostu tak, że nagram osobny film o trzech projektach, bo nie wiem, czy przeczytam tę książkę w najbliższym czasie, a w przyszłym miesiącu wychodzi już Sunlit Man, tak się chyba ta książka nazywa, więc może po prostu przeczytam te wszystkie książki i nagram zbiorczy film o trzech z nich.
Epoka Mieczy Michaela J. Sullivana, drugi tom Legend Pierwszego Imperium. Bardzo ładna okładka. Jestem pod wrażeniem tego, co Dominik Broniek robi. Również bardzo podoba mi się okładka trzeciego tomu, którą pewnie wam gdzieś tutaj wkleję, bo ona też wygląda bardzo dobrze. I znalazłem też, nawet nie wiem gdzie, znaczy, to chyba nie na Instagramie Dominika Brońka, gdzieś indziej mi to wyskoczyło. Znalazłem wstępny projekt tomu czwartego, który też mi się bardzo podoba. To, co jest ciekawe w tych okładkach, to to, że kolorystycznie te okładki są zupełnie różne, znaczy zupełnie inne, bo pierwsza jest dość mocno zielona, druga jest biała, trzecia jest mocno czerwona, a czwarta jest dość ciemna. Wydaje mi się, że jest szansa, że piąta będzie taka złotawa, ale to jeszcze zobaczymy. No i kolejne dwie książki, wahałem się szczerze mówiąc nad... tak się chyba nie mówi. Długo zastanawiałem się, czy je kupować, bo to są dwa kolejne tomy Żniw Śmierci, tak się seria nazywa, czyli Thunderhead, no i Żniwo. Okładki ciągle mi się podobają, natomiast uważam, że jednak projekt pierwszego tomu jest wyraźnie lepszy niż projekt pozostałych dwóch tomów. Wydaje mi się, że Carmena Bookmanka mówiła, że drugi tom jest lepszy, trzeci podobno niespecjalnie. I pierwszy tom był dobrą rozrywką, niespecjalnie czymkolwiek więcej dla mnie, ale wydaje mi się, że jeżeli nawet tom drugi i tom trzeci będą na poziomie pierwszego, to koniec końców będę relatywnie zadowolony, że tę serię przeczytałem, bo całkiem przyjemną książką byli Kosiarze, więc przynajmniej na to samo liczę w kontekście tomu drugiego i trzeciego, no i pewnie zbioru opowiadań, który Uroboros wyda, nie wiem, czy w tym roku, czy kiedy. I dwie kolejne książki też jest bardzo randomowy zakup, bo to są dwa zbiory opowiadań Andrzeja Pilipiuka, Zły las i Wilcze leże. No ja czytałem Andrzeja Pilipiuka jedynie Kroniki Jakuba Wędrowicza i nagle mi jakaś taka naszła myśl, że w sumie jestem ciekaw, jak pan Pilipiuk sprawdza się w czymś bardziej poważnym, na serio. Bo mam jakieś takie wrażenie, że jakbym wrócił teraz do Wędrowicza, mam jeszcze jeden tom na półkach, którego nie czytałem, czyli Czarownik Iwanow, to by mi się ta książka nie spodobała. Ale kiedyś to muszę zrobić. Jestem całkiem ciekaw, jak wygląda to w tych jego innych zbiorach opowiadań. Ciekawe jest to, że to były jeszcze te czasy, kiedy Fabryka Słów wydawała książki w oprawach zintegrowanych i one kosztowały 500 zł. Tutaj cena okładkowa tych tomów to jest po 40. No i jakby jasne, te książki są dużo cieńsze niż, no nie wiem, Babel chociażby, ale wydaje mi się, że nawet współcześnie te książki kosztowałyby około 50, może 60 zł. Kolejne dwie książki to są książki, o których słyszałem bardzo dawno. W zasadzie o pierwszej książce słyszałem już bardzo dawno. W ogóle jak zaczynałem oglądać filmy na polskim YouTubie związane z książkami. Tomasz Marchewka, Wszyscy patrzyli, nikt nie widział. No i Tomasz Marchewka, Ostatnia sztuka Tadeusza Wolta. Wydaje mi się, że to są takie, wiecie, gangsterskie kryminały, trochę komediowe, może noir. Nie wiem, czy ma jakieś elementy fantastyczne. Bardzo podobają mi się okładki, one wyglądają trochę graficznie, mi przywodzą na myśl niektóre współczesne gry point and click. Trochę to wygląda jak jakaś poważniejsza Deponia, albo nie wiem, remake Monkey Island, chociaż może nie remake Monkey Island do końca. Pewnie gdyby nie to, że te książki kosztowały łącznie 17, nawet chyba nie, 16 zł z groszami, tyle za nie dałem, to bym ich nie kupił, ale kosztowały, więc kupiłem. Dalej trylogia. Trylogia Wita Szostaka, Chochoły, to jest tom pierwszy i zdecydowanie z tych trzech tomów najgrubszy, ponad 600 stron. Tom drugi Dumanowski to jest właśnie jedna z tych książek, które miałem już jakiś czas i zapomniałem wam tę książkę pokazać. Co prawda trochę też mój błąd, bo ja ją kupiłem w ciemno i nie dowiedziałem się, że to jest drugi tom trylogii, więc ona tak po prostu stała na półce i czekała na kolegów. I tom trzeci, czyli Fuga. Z tego co kojarzę, to jest kronika rodzinna, historyczna i ja lubię kroniki rodzinne generalnie. I obecnie, jeżeli chodzi o moje książki, to Wit Szostak jest chyba na szczycie, jeżeli chodzi o autorów, których nie przeczytałem żadnej książki, a tych książek mam sporo. W sensie pod kątem liczby książek, które mam, Wit Szostak przoduje, bo chyba mam książek pana Szostaka
8. Ale no nie wiem, trzeba wspierać ludzi z tej samej uczelni, bo o czym dowiedziałem się niedawno, Wit Szostak jest wykładowcą na UEK-u, czyli tam, gdzie studiowałem. Także panie Szostak, trzymaj się pan, bo ten UEK to... A, dobra, zresztą, idźmy dalej. Joe Abercrombie. Tym sposobem mam wszystkie książki tego pana, w ogóle jak on napisał. Trylogia Morze Drzask, czyli pół króla, pół świata i pół wojny. Nie spodziewałem się cudów, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że to będą książki wybitne. Nie spodziewałem się, że to są książki, które mnie jakoś zdetronizują, jeżeli chodzi o mój ranking Abercrombiego, książki z pierwszego prawa. Spodziewałem się solidnej rozrywki. Spodziewałem się dobrej zabawy przynajmniej. Mój kolega z pracy czytał i mówi, że spoko. A myślę, żeby mnie nie oszukał. Wydaje mi się, że patrząc na moją miłość do książek Abercrombiego, no nagram film, jak skończę tę trylogię. No i bardzo ładne okładki. 15 razy ładniejsze niż to, co w Polsce było dostępne wcześniej. Dalej w sumie delikatne wtrącenie. Tron z czaszek, księga druga, czyli jeden z tomów cyklu demonicznego. Druga połowa czwartego tomu. Ja te książki kupuję używane. Wszystkie poza pierwszym kupiłem używane. I z tych głównych książek brakuje mi jedynie pierwszej połowy ostatniego tomu, czyli Otchłań, tom pierwszy. Kupuję je używane dlatego, że... Znaczy, no ja zwykle kupuję używane książki, bo mi się nie chce wydawać jakoś bardzo dużo, ale też chodzi tutaj mi o to, że na tyle nie byłem przekonany po pierwszym tomie, że jednak wolę kupować te książki za, nie wiem, 16-17 zł, a nie za 30 parę i potem żałować. A wydaje mi się, że jeżeli kupię tę całą serię i, nie wiem, przeczytam jeszcze jeden tom, mi się nie spodoba, to jest spora szansa, że odzyskam jakąś tam sensowną część pieniędzy, które w kupno tych książek włożyłem. Znaczy też nie zakładam, że będę chciał też serię sprzedać. Rzadko sprzedaję książki, chyba że są, które mi się albo, chyba takie, że, chyba że te książki są takie, że mi się albo bardzo nie podobają, albo no nie wiem, nie mam z nimi żadnych wspomnień, a jednak cykl demoniczny, znaczy pierwszy to mnie nie zachwycił, mówiąc delikatnie, aczkolwiek z drugiej strony całkiem nieźle pamiętam fabułę, mam wrażenie. I pamiętam też, w jakich okolicznościach czytałem tamtą książkę. Więc pewnie spróbuję. Chociaż tak mówię od dawna, że będę ten cykl demoniczny czytał, jakoś się no to nie dzieje. Dalej trzy książki Jakuba Ćwieka. Trzy pierwsze tomy, tak mi się wydaje, że trzy pierwsze tomy serii Kłamca, czyli Cyngiel Niebios. Chyba, że to jest podtytuł serii, chyba tak. W każdym razie drugi tom ma podtytuł Bóg Marnotrawny. No i tom trzeci, O chłop sztandaru. Mówię, że to są chyba trzy pierwsze tomy, no bo jakby to jest tom pierwszy, drugi i trzeci, ale z tego co kojarzę, jest jeszcze tom 2,5 i jest jeszcze tom 2,8 i chyba też czwarty. Znaczy no tutaj też nie ukrywam, że kupiłem te książki, były bardzo, bardzo tanie, nawet śmiesznie tanie, chyba po 6 zł każda. I jest to poniekąd dziwny zakup, bo ja przeczytałem już 5 książek Jakuba Ćwieka i żadna mnie jeszcze jakoś tak specjalnie zachwyciła i nawet nie mogę powiedzieć, że na którejkolwiek z nich bawiłem się jakoś wybitnie dobrze. Bawiłem się całkiem nieźle na dwóch pierwszych tomach Chłopców, aczkolwiek wydaje mi się, że najwięcej ludzi, którzy czytali coś od Jakuba Ćwieka, no jednak poleca Kłamcę. Bo to jest seria chyba o Lokim, tak mi się wydaje. Myślę, że to nie będą, nawet jeżeli mi się nie spodobają, to myślę, że to będzie całkiem lekka historia. Bo w sumie wszystkie, a przynajmniej większość książek Jakuba Ćwieka, taka do tej pory była. No i to też są trzy książki, które już wcześniej miałem, nie wiem, czy o tym wspomniałem. No i też następne książki już miałem wcześniej. I to jest też moja wątpliwość. Nie pamiętam, czy pokazywałem wam te książki w którymś bookhaulu. W każdym razie pokażę jeszcze teraz, bo to są kolejne tomy serii o drużynie do zadań specjalnych. Marcina Mortki, tom drugi, czyli Głodna Puszcza, tom trzeci, czyli Skrzynia pełna dusz, chyba z najładniejszą okładką w całej serii. No i dwa dodatki, czyli Przed wyruszeniem w drogę, a także Koszyczek dla Doli. Nowelki, bardzo cieniutkie. To, co mnie chyba najbardziej boli, to jest to, że jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Tych nowelek nie da się kupić w nowym stanie, w sensie w żadnej księgarni internetowej poza oficjalną księgarnią SQN-u. A jednak troszkę nie najlepiej wygląda kupowanie książek takiej objętości za 30 zł od sztuki.
No ale zrobiłem to, bo ja lubię tę serię. Ja się naprawdę dobrze bawię. Mimo że jakby to nie są ambitne książki, ale nie muszą być. Czasami mam ochotę na coś bardziej takiego prostackiego, ale w dobry sposób. Bo to są takie książki, w których humor i bohaterowie do mnie trafiają. I w sumie może przeczytam sobie niedługo Głodną Puszczę, bo jak na razie dopiero czytałem pierwszy tom, który wam pokazywałem w którymś bookhaulu, plus prequel, czyli Przed wyruszeniem w drogę. I ja się bawiłem bardzo dobrze. Ja te książki, myślę, mogę polecić. No i dwie ostatnie książki. Wojna o Jadeit, drugi tom Sagi o Zielonych Kościach. Jeszcze lepszy niż tom pierwszy. Fantastyczna książka, absolutnie fantastyczna. Druga najlepsza książka, jaką czytałem w tym roku, zaraz za Szalonym Statkiem, Robin Hobb. No, czekam strasznie na zamknięcie. Czekam strasznie na Dziedzictwo Jadeitu, bo to jest jedna z najbardziej... To jest jedna z serii, która mnie faktycznie bardzo pozytywnie zaskoczyła i myślę, że gdybym robił teraz aktualizację moich 10 ulubionych serii fantasy, to przyjmując, że tom trzeci będzie przynajmniej na poziomie pierwszego, to myślę, że do top 10 by ta seria trafiła. Jest fantastyczna i polecam ją bardzo, bardzo serdecznie. No i ostatnia książka z biblioteki. No. Dwór Cierni i Róż, Sary J. Maas. Będę to czytał. Nie wiem, czy we wrześniu. Chyba tak. No co, obiecałem wam ten rok temu i w końcu się za to zabieram. Nie jest to tak długa książka, jak myślałem. Ona ma 500 stron i chyba nie pokażę wam jej od środka, bo nie chciałbym, żebyście... Znaczy, nie, żebym nie chciał, ale po co mam wam pokazywać, z jakiej biblioteki jest ta książka? Myślę, że będzie zabawnie. I tutaj akurat nagram osobny film, no bo trochę głupawo się zobowiązałem, jeżeli ktoś w ogóle nie wie, jaka jest historia. Ja mam czasami jakieś takie głupie pomysły. I kiedyś wpadłem na pomysł, że dam wam na Instagramie do wyboru jedną autorkę książek młodzieżowych książek fantastycznych, którą wybierzecie i której jedną książkę będę musiał kiedyś przeczytać. I tam mieliście do wyboru Sarah J. Maas właśnie, Holly Black, Cassandra Clare i chyba Leigh Bardugo. No i wygrała na początku właśnie pani Maas. No i dałem wam trzy serie do wyboru. I tutaj chyba jakąś taką naprawdę mocno, to nie ma sensu, naprawdę dużą ilością głosów wygrały Dwory. Chyba miały około 50 czy nawet 60% wszystkich głosów. Potem był Szklany Tron z 20 kilkoma. No i ta seria dla dorosłych podobno. No co, no. Będę czytał. Jak obiecałem, to będę czytał. To było 29 książek i w tym filmie to było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.